Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Pozdrawiam was, kochani słuchacze Bożego Słowa, w tę piątą niedzielę wielkanocną. Trwamy w radości paschalnej. Tydzień temu usłyszeliśmy o tym, że Jezus jest bramą owiec, że mamy wchodzić do owczarni właśnie przez Chrystusa, że mamy się Go trzymać, mamy się nie bać, bo On jest przy nas. I dzisiaj też jakby Jezus kontynuuje też to uspokajanie naszego serca, można by tak powiedzieć. Wiemy dobrze, że po swoim zmartwychwstaniu Chrystus wielokrotnie ukazywał się apostołom, czynił jeszcze wiele znaków, cudów, ale też i przygotowywał, szczególnie najbliższych apostołów, na swoje wniebowstąpienie. Więc posłuchajmy Ewangelii, którą Kościół na tę dzisiejszą piątą niedzielę wielkanocną przygotował. Z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście mojego Ojca, ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Kochani, jak powiedziałem przed chwilą, Pan Jezus przygotowuje już uczniów na swoje odejście. Po zmartwychwstaniu Jezusa uczniowie byli bardzo szczęśliwi, że spełniły się słowa Pisma, których oni może wcześniej nie rozumieli. Przypomnę, to byli prości ludzie, robotnicy, rzemieślnicy, rybacy. I teraz zrozumieli, że rzeczywiście spełniły się słowa proroków, że Jezus musiał cierpieć, że trzeciego dnia zmartwychwstał. I oni byli radośni, bo przecież jest z nimi, ukazuje się, przychodzi do nich mimo drzwi zamkniętych, pozdrawia ich, nawet je z nimi wspólne posiłki, jeszcze dokonuje znaków, cudów. No ale Pan Jezus wiedział, że ta ich euforia, ta radość kiedyś trochę przyćmi, kiedy się okaże, że On musi wstąpić do nieba. Wiemy dobrze, że 40 dni po zmartwychwstaniu Jezus wstępuje do nieba. Już dzisiaj, w tę piątą niedzielę, właśnie słyszymy w Ewangelii to przygotowanie. I mówi do nich: niech się nie trwoży serce wasze, czyli nie bójcie się. Tak jak przyszedł w dniu zmartwychwstania do tych uczniów, do wieczernika zamkniętych z obawy przed Żydami, i pierwsze słowa mówi: pokój wam. On przynosi swój pokój. On ich uspokaja, on ich wycisza. A dzisiaj mówi: niech się nie trwoży serce wasze, czyli nie bójcie się. Nie bójcie się trwać przy mnie, przy tej owczarni, gdzie ja jestem tym najlepszym pasterzem. Nie bójcie się tego świata, nie trwóżcie się, skoro we mnie wierzycie, bo pyta się: wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. I dalej mówi: w domu mego Ojca jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział, ja idę przygotować wam miejsce.
Tu powinna być jeszcze większa radość tych apostołów z tego, że On ma wstąpić do nieba i przygotować miejsce. No ale tak po ludzku wiadomo, gdzieś ten smutek się okaże, kiedy będą wpatrywali się w niebo, jak Jezus wstępuje do Ojca. Tak po ludzku będzie im smutno, ale powinni się radować, bo przecież Jezus zapowiada dla każdego z nas miejsce w niebie. Mówi, gdyby tak nie było, to przecież by wam powiedział. A ja idę przygotować wam miejsce. I nie mówi to tylko do tych apostołów, do tych uczniów ponad 2000 lat temu. Te same słowa Jezus kieruje do każdego z nas, siostro i bracie. I mówi dziś też do ciebie, nie trwóż się, nie lękaj się. Życie nie jest łatwe. Dzisiaj nagonka na Kościół, na wiarę. Dzisiaj krzyż Chrystusa jest poniżany, wiara jest poniżana, wyśmiewana. Ale nie lękaj się, nie trwóż się. Przecież ja jestem przy tobie. Wierzysz w Boga? Jezus mówi, i we mnie wierz. Ja idę do mego Ojca przygotować wam miejsce. I dzisiaj mówi po imieniu, i dla ciebie jest miejsce w niebie. Ja je tam przygotowałem. Ja czekam. Można powiedzieć, każdy ma tam swoje M1. A może i więcej. Miejsce w niebie jest zapewnione dla każdego z nas. Nie mamy się co martwić, że nie starczy miejsca. Świadkowie Jehowy tak mówią, że tam jest tylko pewna rezerwacja. Mówią 144 tysiące opieczętowanych, więc tylko świadkowie Jehowy, tam już nikt więcej się nie zmieści. No szczerze mówiąc, to nawet i dla nich by nie było miejsca, bo ich jest więcej niż 144 tysiące. My wiemy, że miejsce w niebie jest dla każdego. Tylko co ja robię, żeby to miejsce było rzeczywiście moje? Tam jest rezerwacja. Ale czy ja skorzystam z tej rezerwacji? Jakie będzie moje życie? Jak będzie wyglądało? Czy rzeczywiście będę żył miłością? Czy będę spełniał dobre uczynki? Czy będę wiernym uczniem Chrystusa? Aby gdy przyjdzie kres mojego życia, powiedział, siostro, bracie, zasłużyłeś sobie. Rezerwacja na ciebie czeka. Miejsce w niebie. Będziesz zbawiony. Trochę nie rozumieli wtedy tego apostołowie, uczniowie, bo przecież Jezus cały czas mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Mówi, przecież znacie też drogę, która prowadzi do zbawienia. Tomasz się trochę zdziwił. A Pan Jezus mówi, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Kto poznał Jezusa, poznał Ojca. Przecież mamy jednego Boga w trzech osobach. Nad tym będziemy się pochylać w niedzielę Trójcy Świętej. Uczymy się. Jest jeden Bóg, ale w trzech osobach. Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. To jest jedno. Kto poznał, zobaczył Jezusa, zobaczył też i Ojca. Te słowa, że On jest drogą, prawdą i życiem. Skoro On jest tą jedyną prawdziwą drogą, On jest prawdziwą prawdą, On jest prawdziwym życiem, to nie wybierajmy niczego innego. Po co nam coś innego? To, co dzisiaj świat nam daje. Ale to nam nie da życia. To nie jest prawdziwa droga. To nie jest prawda. Dzisiaj wiele kłamstwa na świecie, wiele krętych dróg, które prowadzą tak naprawdę donikąd. A Jezus mówi, On jest jedyną prawdziwą drogą, która prowadzi do zbawienia. On jest prawdą. Przecież Piłat się spytał, sądząc Jezusa, cóż to jest prawda? Jaka jest prawda? Niektórzy kłamią i mówią, że mówią prawdę. Prawdą jest Jezus i On jest naszym życiem. Dlatego z całego serca dziękujmy Mu za to, że On z miłości dla nas oddał życie na krzyżu, że otworzył nam bramy nieba, że ten krzyż stał się kluczem do niebios bram. Dziękujmy Mu za to, że On dla każdego z nas przygotował miejsce w niebie. I Pan Jezus nie chce, aby jakiekolwiek, nawet najmniejsze miejsce zostało puste. On chce tam mieć każdego z nas przy sobie, bo troszczy się o wszystkie owce. Wszyscy dla Niego jesteśmy tak samo ważni. Nie ma ważniejszych, mniej ważniejszych, gorszych. Nie, wszyscy w oczach Bożych jesteśmy tacy sami.
Więc kochani, dla każdego z nas czeka miejsce. Tylko staraj się, życiem swoim pokazuj, że to miejsce chcesz w niebie zająć. Czego, kochani, i wam, i sobie z całego serca życzę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w błogosławionej, radosnej niedzieli.